Na skutek zmian w systemie edukacji w roku 2022-2023 do szkół ponadpodstawowych trafi tak zwany podwójny rocznik. Zakończył się już pierwszy nabór i widać wyraźnie, że uczniów jest znacznie więcej niż przewidział suwalski samorząd. Ale ta nadwyżka chętnych nie wynika z podwójnego rocznika. Zainteresowanie naszymi szkołami średnimi jest bardzo duże. 1225 uczniów zostało zakwalifikowanych do nauki w naszych szkołach średnich. To jest więcej znacznie, bo o 350 więcej niż ukończyło szkoły podstawowe, nasze szkoły miejskie tutaj podstawowe, i o 212 uczniów więcej niż w ubiegłym roku przyjęliśmy do naszych szkół. Samorząd z dyrektorami placówek byli, co oczywiste, przygotowani na zwiększoną liczbę chętnych, ale i tak plan okazał się mocno niedoszacowany. Trzeba by utworzyć dodatkowe klasy, dodatkowe oddziały w tych szkołach, i takie oddziały, dwa dodatkowe, powstały w trzecim liceum ogólnokształcącym, w drugim liceum też dwa oddziały, w pierwszym liceum jeden oddział, po pół oddziału o dwóch profilach, i również dwa oddziały w Zespole Szkół Technicznych na ulicy Sejneńskiej i jeden oddział w Zespole Szkół nr 6 na ulicy Sikorskiego. W Zespole nr 4, czyli w Szkole Ekonomicznej, tak to nazwijmy, nie trzeba było tworzyć, tam trzeba było tylko odpowiednie korekty, bo do tego profilu ekonomicznego okazało się, do technikum, że nie ma chętnych i trzeba było tam zmniejszyć o pół oddziału, ale w zakresie chyba gastronomii czy turystyki zwiększyć właśnie liczbę uczniów. Suwalskie szkoły przyjmują chętnych z Sejn, Olecka, Augustowa, ale też trafia tu młodzież z Gołdapi, a nawet Ełku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nasze licea. Tutaj progi punktowe były w tym roku naprawdę wysokie. Najsłabszy uczeń, który został przyjęty do liceów naszych, to w drugim liceum ma miejsce, to jest 115 punktów, ale jak analizowałem później te pozostałe klasy, no to jest w granicach 100. Ponad 150 punktów, 140 punktów. To są bardzo dobre wyniki. No i dlatego też, widząc, kto chce uczyć się w naszych liceach, że to są dobrzy uczniowie, no zapadła decyzja, że tworzymy dodatkowe oddziały, czyli pracy nauczycielom nie zabraknie. Ratusz nie przewiduje jednak zwiększenia obsady nauczycielskiej. Większa ilość oddziałów przełoży się na tak zwane nadgodziny dla pracującej już kadry. Ilość uczniów w poszczególnych placówkach jeszcze się zmieni, ponieważ trwa nabór uzupełniający. Dla tych, którzy nie dostali się na tych listach, no, trwa nabór uzupełniający do 4 sierpnia. Jeszcze można właśnie zobaczyć, gdzie mamy wolne miejsca, i złożyć swoją aplikację. Ale miejsc w liceach zostało naprawdę jak na lekarstwo. W pierwszym LO zaledwie 6, najwięcej, bo 3 w profilu biologiczno-chemicznym. Tylko 2 miejsca pojawiły się rano w drugim LO, 6 wolnych miejsc w trzecim, z czego połowa w klasie o profilu medycznym. Razem daje to 14 miejsc. We wszystkich suwalskich technikach ogółem zostało 40 miejsc, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia tylko 5. Z zestawienia wynika więc, że miejscowe szkoły ponadpodstawowe są w stanie jeszcze zapewnić edukację niespełna 60 uczniów.